Witam wszystkich tajemnitonautów. Dzisiejszy odcinek może być potraktowany jako poradnik dla tych wszystkich, którzy chcieliby się nauczyć odgadywać przyszłość. Opowiemy wam o różnych wróżbach powiązanych z symboliką, jak też przedstawimy wam na końcu filmu prosty sposób na wróżenie z kości do gry. Od zarania dziejów i praktycznie w całej historii ludzkości ludzie stosowali różnorodne metody i prognozy, mające na celu odpowiedzieć im na pytania związane z codziennym życiem. Tak zrodziło się wróżbiarstwo. W każdej kulturze istniał jakiś wyjątkowy sposób interpretacji pewnego systemu symboli, który umożliwiał uzyskanie informacji niedostępnych konwencjonalnymi metodami. Wróżenia i przepowiednie leżą u podstaw rozwoju kulturowego i religijnego całej ludzkości. Zostały potraktowane jak sakramenty i były odprawiane przez kapłanów, kapłanki czy też wieszczki. Były to osoby, które dysponowały wiedzą i były szczególnie doceniane przez społeczeństwo. Ceniono je, szanowano oraz obawiano się ich. Najstarsze metody przewidywania to te, które są związane z otaczającą nas przyrodą, zwierzętami, roślinami i innymi naturalnymi zjawiskami. Wieszczowie zastanawiali się nad sposobem poruszania się ryb w wodzie z zachowaniem myszy i szczurów oraz wszystkich zwierząt domowych. Badali lot i głosy ptaków, na przykład w starożytnym Rzymie kapłanki augurskie, które w ten sposób miały przewidywać wyniki bitew. Zdarzało się też, że gdy pierwsza wróżba nie przynosiła odpowiedzi, sięgały po wnętrzności stworzeń, czytając ich układu nadchodzącą porażkę lub zwycięstwo. Jeżeli dokładnie przyjrzymy się mitom greckim, to możemy w nich spotkać wróżby, za które odpowiadał wizerunek gołębia lub orła. Pojawienie się tych ptaków niosło ze sobą zgodę bogów Olimpu na każde działanie, obietnicę pomocy z ich strony lub zapowiedź dobrych wydarzeń. Do tej pory spotkać się możemy w naszej kulturze słowiańskiej z przekonaniem, że krążący orzeł nad głowami lub gołąb to dobry znak. W starożytnych Chinach rozgrzane do czerwoności żelazne pręty były nakładane na skorupy nieżywych żółwi, aby zobaczyć, jakie wzory pojawią się na ich skorupie. Obeznani z symboliką magowie potrafili odczytać z tych wzorów należyte informacje. W wielu armiach panowało przekonanie, że jakiekolwiek zaćmienia, czy to słońca, czy księżyca, to groźny omen niosący ze sobą informację o porażce. Żaden dowódca nie wyruszał w bój, kiedy przewidywane było zaćmienie słońca. Przepowiadanie było również bardzo cenione w starożytnej Grecji. Ludzie tłumami wyruszali w długą podróż, aby dotrzeć do Pytii w Delfach, do wieszczki Apollina. Grecy uważali tę świątynię, wybudowaną na wzór świątyń hyperborejskich, jako ośrodek świata. Ludzie odwiedzali to miejsce, znosząc bogate dary, najczęściej ozdoby ze złota, i wsłuchiwali się w głos Pytii, która, siedząc na trójnogu, wieściła przyszłość. Warto tutaj przypomnieć, że Pytia była wieszczką Apollina, który odwiedzał każdego roku Hyperboreę, a według Homera wieszczowie z tej świątyni przekazywali ludziom wolę bogów, którzy porozumiewali się z wyroczniami, szepcząc im do uszu. Czyżby istniał wówczas jakiś kanał łączności między świątynią w Delfach a Hyperboreą? Wszystko możliwe. W wielu częściach Afryki stosowana jest do dzisiaj technika przewidywania zwana Ifa. Jak twierdzą specjaliści w jej stosowaniu, jest to dar od bogów, aby ludzie mogli poznawać ich wolę. Do dzisiaj jest to główny sposób, w jaki bogowie Orisza manifestują swoje istnienie i obecność w życiu codziennym. Często wieszczenie wykraczało poza czasy i wtedy wyrocznie musiały jakoś te wizje, ostrzeżenia przekazać następnym pokoleniom. Tak więc już w starożytności przekazywano najbardziej tajne prawdy za pomocą symbolicznych rysunków, które wręcz mogą przypominać dzisiejsze rebusy. Początek historii sztuki europejskiej datuje się na około 30 tysięcy lat. Za jej początek ustalono odkrycia w jaskiniach Hiszpanii i Francji obrazów byków i innych zwierząt, ale cel tych starożytnych dzieł sztuki nie jest tak za bardzo jasny, jakby chcieli naukowcy.
Obrazy są tak ciekawe w formie, że wysnuto na ich podstawie różne teorie powiązane z magią i rytuałami inicjacyjnymi. Biorąc pod uwagę symbolikę rysunków, można dojść do wniosku, że rysunki w jaskiniach mogą być rodzajem systemu obrazów do interpretacji dla przyszłych pokoleń. Jednoznacznej odpowiedzi na ten temat nie ma i nie będzie, bo kto z naukowców poważnie dzisiaj traktuje wieszczów, proroków lub wróżbitów? Często takie sprawy zamyka słowo wpływ środka halucynogennego na organizm. Ale mimo tego karty oraz karty tarota i wróżby z nich płynące są wciąż popularne. Ich narodziny wiązane są ze starożytnym Egiptem i prawdopodobnie trafiły tam wraz z olbrzymami, którzy obrali sobie Egipt za miejsce do życia po katastrofie, która nawiedziła ich ojczyznę znajdującą się na odległej oceanicznej wyspie. Dzisiaj określane są jako narzędzie ciemnych mocy. Czy słusznie? Każdy ma na ten temat inne zdanie, ale bez względu na metodę, ludzie uciekają się do przewidywania, aby zrozumieć duchowe zasady organizacji naszego ziemskiego życia, zrozumieć sytuacje krytyczne dla siebie lub dokonać właściwego wyboru, przed którym stoi prawie codziennie każdy z nas. Prognozy są postrzegane sceptycznie w zasadzie przez wielu ludzi, jednak statystyki wskazują na to, że każda osoba przynajmniej raz w życiu ucieka się do przepowiadania przyszłości poprzez wróżenie czy obecność u dobrej wróżki. Warto postarać się o zrozumienie, czym tak naprawdę jest owo przewidywanie. Wielu wróżbitów się nad tym zastanawiało i trudno było im ułożyć należytą definicję. Jednak Rachel Polak, znana i ceniona wróżbitka jako specjalistka od kart tarota, stworzyła następującą definicję, która wydaje się być w miarę trafna. Rachel twierdzi, że prognozowanie to taki czy inny sposób na uzyskanie nadprzyrodzonej wiedzy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Prognozy to wielokrotnie udowodniony fakt mentalnej penetracji przyszłości przez człowieka. Definicja prosta i zapewne zrozumiała dla każdego. Rachel jednak zwraca uwagę, że przewidywanie przyszłości nie jest niezaprzeczalnym faktem przyszłych wydarzeń, lecz najbardziej prawdopodobnym przebiegiem nadchodzących wydarzeń. I tu leży wyjaśnienie wielu drwin z wieszczów czy też proroków czasów przyszłych, że ich wróżby się nie spełniły w całości lub tylko w jakimś procencie. Jeżeli zrozumiemy fakt, że przeszłość i teraźniejszość tworzą przyszłość, to rzecz zrozumiała, że przyszłość może być niestabilna na skutek tzw. sił wyższych, które raz po raz ingerują w nasze życie i to czasami bez uprzedzenia, prawie że znienacka. Zgodnie z tym wywodem każda osoba w dowolnym momencie teoretycznie znajduje się w punkcie, z którego można uzyskać nieskończoną liczbę linii, tak jakby ścieżek. Podobnie jak w matematycznym twierdzeniu, które mówi, iż przez jeden punkt może przejść nieskończenie wiele prostych. To znaczy, robiąc krok do przodu w danej rzeczywistości, zawsze możemy założyć, co stanie się po tym kroku w przyszłości. Wróżenie daje nam możliwość określenia tych ścieżek w przybliżeniu. Musimy tylko być w stanie poprawnie odczytać przekazaną nam prognozę. Wystarczy przypomnieć króla Persji Xerxesa, który źle zinterpretował przepowiednię delficką i podjął walkę z delfami, drogo za ten błąd płacąc, gdyż na pomoc delfom przybyli bogowie, skutecznie odpierając atak Persów. Skąd owi bogowie pochodzili? No cóż, łatwo się domyślić. Skoro Pytia się z nimi kontaktowała w czasie przepowiadania przyszłości, to zapewne w dramatycznej sytuacji poprosiła ich o pomoc. Być może byli to Hyperborejczycy. Do dzisiaj wielu wróżbitów i badaczy historii wróżbiarstwa zastanawia się nad sklasyfikowaniem systemów wieszczenia, ale jest ich taka ilość, że postanowiono ogólnie je zgrupować, aby łatwiej się w nich orientować. W ten sposób podzielono systemy wróżenia na szczegółowe i uogólnione. Szczegółowe są to złożone systemy, które istnieją od dawna i są aktywnie wykorzystywane. Pracując w ramach takiego systemu, wróżka opiera się na wielu niuansach, a na ich podstawie wydaje swój werdykt. Praca z takimi systemami wymaga znacznej wiedzy ogólnej i praktycznie nie ma ograniczeń co do profesjonalizmu.
Do bardzo szczegółowych systemów należą na przykład tarot, chiromancja lub też astrologia. Szczegółowe systemy są dosyć popularne, ponieważ zapewniają stosunkowo dokładne odpowiedzi i rekomendacje. Jednocześnie szczegółowe systemy są ściśle zintegrowane ze społeczeństwem. Już dzisiaj pewne prywatne firmy w kwestionariuszach osobowych pytają o znak zodiaku, czy też proszą o ręczne napisanie kilku wierszy tekstu do badania grafologicznego. W ten sposób uzyskuje się nieocenione dane na temat charakteru i zdolności człowieka. Drugi system to wróżenia uogólnione. Systemy te opierają się głównie nie na wiedzy, ale na wizji. Udzielonych odpowiedzi przez takie systemy nie można tak naprawdę odbierać z nadmierną dokładnością. Systemy uogólnione są często bardziej skuteczne niż szczegółowe, odpowiadając na pytania wymagające odpowiedzi tak lub nie. Odpowiedź jest często tak niejasna, że wróżenie należy do dalszej interpretacji. Istnieją uogólnione systemy, które dają niezwykle ogólne odpowiedzi, charakteryzujące daną sytuację pod względem energii obecnych i aktywnych w danym czasie. Na przykład I Ching daje ogólne dostosowanie do sytuacji i koncentruje się na stymulowaniu wewnętrznej pracy pytającego. Uogólnione są również systemy oparte na przypadkach. Tutaj można wymienić rzucanie monetą. Tak oznacza orła, nie oznacza reszkę. Czy też rozwijanie pasjansa, zbieżne, niezbieżne. Interesujące jest to, że szczegółowe systemy mogą czasami być używane jako uogólnione. Na przykład można zapytać talię tarota tak lub nie. I w zależności od tego, czy otrzyma się kartę bezpośrednią, czy odwróconą, interpretuje się odpowiedź. Sam system szczegółowy nie ma nic wspólnego z widzeniem, a system uogólniony wiesz dostosowuje dla siebie, wzbogacając go o szczegóły i dostosowując go do swoich prognoz. Prognozy można również klasyfikować według celowości, czyli w tym przypadku mogą być celowe oraz losowe. Pierwszy typ obejmuje wróżenie i przepowiednie zlecane przez praktykujących magików i jasnowidzów lub samo rozpoznawanie przyszłych wydarzeń w czasie, kiedy będzie to dogodne. Oznacza to, że celowe przewidywania obejmują wróżenie lub przewidywanie przez medium. Losowe prognozy obejmują prorocze sny, niejasne przeczucia, które chronią przed niebezpieczeństwem lub też nagłe natchnienia. Na przestrzeni wieków wypracowano wręcz instrukcje odnoszące się do tego, co, jak i kiedy zgadywać. Na przykład nie można odsłaniać przyszłości w dniach głównych świąt religijnych. Wróżenie zawsze wymagało określonego dnia tygodnia, czasem jednego lub nawet miesiąca. Najbardziej tajemniczym i czarownym czasem przeznaczonym na wróżenie jest pełnia księżyca, bowiem w pełni księżyca intuicja nasila się, a związek z niewidzialnymi siłami staje się bardziej komunikatywny. Ale nie wszystkie dni pełni księżyca są odpowiednie do tego celu, tak jak są sprzyjające nawet przy niepełnym księżycu. Najbardziej udane dni wróżenia to dni miesiąca księżycowego 2, 5, 6, 7, 10, 12 i 13. Najlepsze wróżby tyczące się stanu materialnego będą dokładne w połowie miesiąca księżycowego. Z reguły nie wróży się w piątek i sobotę, gdyż może to przynieść wróżbicie kłopoty. Październik, listopad, luty to najbardziej odpowiednie miesiące na wróżby związane z bogactwem i dobrobytem. 13 grudnia, w dzień świętego Andrzeja, najlepiej sprawdzają się wróżby z wody. Uważa się, że jeśli dwa razy, zarówno w tym dniu, jak i w czasie Bożego Narodzenia, zobaczy się tą samą osobę, wróżenie jest prawdziwe i się spełni. Do tego wróżenia należy się specjalnie przygotować. Aby wróżba była prawdziwa, nic nie można tego dnia jeść prócz chleba i wody, ale najważniejszym warunkiem jest to, że tego dnia wszyscy bliscy krewni mają być syci i nie może być swarów. Przed i po wróżeniu należy milczeć do rana. W styczniu można uzyskać najczystszą odpowiedź na pytania dotyczące średniej długości życia i trwających chorób.
dla tych, którzy chcą się upewnić o miłości wybranego, wybranych lub dowiedzieć się, kiedy nastąpi długo oczekiwana znajomość z drugą połową, najlepszym miesiącem wróżenia jest kwiecień. 26 kwietnia jest uważany za najbardziej sprzyjający dzień na wróżbiarstwo miłości. W lipcu wróżby na temat zdrowia i te, które pomagają podjąć właściwą decyzję, są szczególnie dobre. Jakie sposoby wróżb czy wieszczenia są należyte? W sumie sama metoda wróżenia nie ma większego znaczenia, bowiem w ten sposób wróżka budzi własną intuicję, jasnowidzenie lub wchodzi w kontakt z niematerialnym bytem, który może pomóc w uzyskaniu potrzebnych informacji. Zjawisko wróżenia ma korzystny wpływ na subtelne struktury duchowe. Pomaga dostroić się do określonych działań, przezwyciężyć niepokoje lub stres. Osoba, która zna metody wróżenia z kart, ma tą przewagę nad innymi, że wie, jak się zachować w trudnej sytuacji życiowej, gdyż dzięki wróżbie się do tego przygotowała. Na zakończenie dzisiejszego odcinka podamy Wam, drodzy tajemnitonauci, sposób wróżenia z kostki do gry. Dlaczego akurat z kostki? Dlatego, że jest mała i można ją zabrać ze sobą wszędzie. A oto sposób na wróżenie z kostki do gry. Jak każdy inny, ten rytuał powinien być przeprowadzany w całkowitej ciszy i spokoju. Całkowita samotność, chwilowa izolacja od świata zewnętrznego, maksymalny poziom relaksu, wszystkie te czynniki wpływają na skuteczność tej metody wróżenia. Według profesjonalnych wróżbitów magiczna sesja z kostkami nie jest zalecana w weekendy i dni świąt religijnych. Z nieznanych przyczyn, z jakiegoś tajemniczego powodu, właśnie w tych dniach kości powstrzymują prawie wszystkie prawdziwe informacje. Aby wykonać należycie cały proces wróżenia, stół o twardej powierzchni nakrywamy czerwonym obrusem lub też kawałkiem czerwonego materiału. Ważne, żeby był na tyle duży, aby rzucane kości nie znajdowały się poza nim. Dlatego zawsze warto wybierać trochę większy kawał czerwonego materiału. Wróżby na kościach powinny być wykonywane przez osobę o wysokim stopniu pewności siebie. Ponowne rzucanie kości do pytania nie powinno być powtarzane. W tym przypadku otrzymane informacje będą miały niski stopień niezawodności. Wróżenie za pomocą jednej kości jest najłatwiejsze. Przed nim wstępnie określa się okres, którego wydarzenia są interesujące dla wieszcza lub wieszczki, a następnie należy się całkowicie rozluźnić, zadać głośno pytanie i rzucić kostką na wcześniej przygotowaną płaską powierzchnię stołu, przykrytą czerwonym materiałem. A oto znaczenia cyfr we wróżbie. 1. Los człowieka w najbliższej przyszłości będzie się toczył bez zauważalnych zmian i ostrych zakrętów. Najważniejszym zadaniem w tym okresie będzie przestrzeganie ustalonego stylu życia. Możliwe są zmiany stanu zdrowia związane z zaburzeniami czynności serca. 2. Zmiany w losie osoby są planowane lub już mają miejsce. Zaleca się zajęcie aktywnej pozycji i staranie się poprzez swoje działania wpłynąć na pomyślny wynik. W dziedzinie zdrowia prawdopodobne są problemy z układem trawiennym lub wątrobą. 3. Liczba ta oznacza sukces we wszystkich sprawach i przedsięwzięciach. W niedalekiej przyszłości osoba dostanie interesujące i udane zajęcie lub pracę. Aby zapobiec problemom zdrowotnym, nie należy zapominać o dobrym odpoczynku z rodziną i przyjaciółmi. 4. Liczba ta jest uważana za szczególnie dobry znak dla kreatywnych ludzi. Oznacza to, że w życiu takich ludzi zachodzą zmiany, które radykalnie mogą zmienić życie na lepsze. 5. Liczba ta jest typowa dla osób skłonnych do przygód i różnego rodzaju wojaży. Przychodzi czas, kiedy trzeba bardziej uważać na swoje zdrowie i wręcz życie. W sferze zdrowotnej zaleca się sesje wypoczynkowe w lasach sosnowych lub pod jednym drzewem sosnowym. Wystarczy około 1 godziny. W tym czasie można się oddać ulubionej lekturze. 6. Liczba wskazuje nadchodzące pozytywne zmiany u osób, które są zdecydowane i osiągają swoje zamierzone cele.
Jednak nadmierna pewność siebie może mieć na nie negatywny wpływ. Dlatego ważne jest, aby dokładnie rozważyć decyzje, które mogą wpłynąć na losy ich przyszłości. I na tym kończy się interpretacja liczb we wróżeniu z kostką do gry. Wielu ludzi uważa przepowiadanie przyszłości za przesąd, ale nawet przy okazji, ktokolwiek przynajmniej raz zagłębi się w tajemnicę przepowiadania i przepowiedni, z pewnością będzie chciał ponownie przyjrzeć się tej skrywanej tajemnicy.